Postanowiliśmy i dopracować się zinstytucjonalizowanej formy takiej współpracy i takiego sięgania po rozwiązania nowoczesne, czyli innowacyjne. Dotyczą one różnych segmentów działalności, działalności poszukiwawczo-wydobywczej, działalności dystrybucyjnej, działalności w segmencie wytwarzania. W tych czterech segmentach przede wszystkim orientujemy się zgodnie z naszą strategią na rozwiązania nowe. Invento, tutaj jest taki ładny napis Invento. To jest inkubator nasz biznesu. To się dzieje się na bieżąco. Mamy w tej chwili dopiero dwie firmy na stałe zakorzenione u nas, to znaczy takie, które działają w oparciu o nasze zasoby. PGNiG okazuje się firmą, organizacją bardzo innowacyjną. Są bardzo otwarci, bardzo dobrze się z nimi współpracuje, jesteśmy zaskoczeni. Wdrożenie rozwiązania Predictail w tak dużej organizacji, jakim jest PGNiG, to jest na pewno bardzo duże przyspieszenie dla rozwoju. PGNiG to potężna grupa, ponad 30 podmiotów, ponad 25 tysięcy osób. Wierzymy, że nasza otwartość powoduje to, że zgłaszają się do nas najlepsi. MIT Enterprise Forum Poland, odsłona, akceleracja, pilotaż trzech startupów, warsztaty innowacyjnych pomysłów, współpraca na poziomie grupy z najlepszymi spółkami małego, średniego kalibru. W tej chwili inkubator Invento to jest jak gdyby wypadkowa tych naszych działań. Bardzo prosta formuła zgłoszeń, invento.pl, formularz, 20-30 minut. Weryfikujemy, zapraszamy. 680 milionów złotych w perspektywie lat 2017-2022. Tyle chcemy zainwestować.